Z mojej perspektywy kluczowe jest to, że mamy na stole pakiet regulacyjny Fit for 55, który w założeniu ma tworzyć pierwszy kamień milowy czy pierwsze cele dekarbonizacyjne z myślą o neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. I kluczowym wyzwaniem, z którym my teraz mamy do czynienia, jest fakt, że ten pakiet definiuje bardzo konkretne cele, zarówno związane ze zwiększaniem udziału energii odnawialnej w przemyśle, transporcie czy energetyce, ale zarazem redukujący udział paliw kopalnych w miksie. Natomiast na ten moment ta paczka nie przewiduje, jakimi narzędziami proces dekarbonizacyjny miałby być prowadzony. Znaczy, pakiet Fit for 55 posługuje się troszkę formułą nakazów i kar. W sposób inny działają nasi koledzy, nasi konkurenci ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin, którzy w swoich procesach dekarbonizacyjnych w dużej mierze opierają się na subsydiach państwa czy na gradualnym, takim systematycznym podejściu do transformacji. I z dzisiejszych rozmów, ogólnie ze śledzenia dyskusji na poziomie unijnym, wyciągam wniosek, że będziemy mieli do czynienia z kolejną paczką legislacyjną, która ma na celu pokazać, w jaki sposób unijna gospodarka, w szczególności unijny przemysł, ma te założenia dekarbonizacyjne sfinansować. Mamy na stole raport Mario Draghiego, który postuluje po pierwsze o to, żeby prowadzić transformację energetyczną w duchu neutralności technologicznej, czyli dopuszczać jak największy, jak najszerszy katalog technologii redukujących emisje. Z drugiej strony formułuje on postulat dotyczący maksymalizacji czy zwiększania subsydiowania czy finansowania publicznego na tego typu działania.